oferujemy tu średniego wykształcenia, ale po ukończeniu edukacji w naszej placówce przynajmniej będziecie mieć fach w ręce i w nodze. Nie był ze mnie Jean-Claude Van Damme, ani też Bruce Lee, ale Łukasz Kruczek też słabo skakał, a teraz kadr szkoli. Może i do budyneczku tu i uwierzy, przebić się można. Są to na każdej lejbie w kimono uderzyć można. Prawą ręką zalaj ból, lewą ręką zalaj śmierć. Chyba że jesteś mańkutem, to zalaj odwrotnie. Prawą jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Zawodowych imienia Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Chcielibyśmy prosić o kilka słów na temat naszej szkoły. My bardzo lubimy naszą tak zwaną budę. Ciekawi nas, czy pan też ma z tej szkoły fajne wspomnienie i jak nauka w tym właśnie miejscu wpłynęła na pańskie wybory życiowe. Zacznijmy od tego, że rozmawiamy z panem dyrektorem. Tej właśnie szkoły. Tej właśnie szkoły, w tych murach, co jesteśmy tutaj. Czyli wstęp nieco przydługi i niepotrzebny. No tak, no to już jednak pan wie, ale ci, co oglądają, nie wiedzą. Tak. Otóż... wybory życiowe, szkoła. Wybrałem tę szkołę jeszcze w ostatnich latach tak zwanej komuny, czyli w 1988 roku. Przyszedłem tutaj, bo interesował mnie zawód. Był to zawód technik technologii drewna i w ciągu 5 lat w technikum taki zawód zdobyłem. Nauczyłem się sporo przydatnych rzeczy, które mi teraz przydają się, chociażby w pracach domowych, jakieś remonciki mebli, zawiaski, to wszystko człowiek po technologii drewna ma w małym paluszku. A w których pan się uczył w naszej w tej szkole? 1988-1993, czyli dosyć odległe już lata. Przed wyborem szkoły to była pańska decyzja, bo tak słyszeliśmy na początku. Pan powiedział, że interesował ten kierunek obrania w tej szkole. Tak, że... interesował mnie kierunek i jeszcze jedna rzecz tutaj była dana pod uwagę. Mianowicie nie chciałem iść do ogólniaka, bo tam chemia była straszna i wszyscy w Sokółce straszyli panią Orciuch. Więc chciałem uniknąć tej chemii i chciałem pójść do szkoły, gdzie ta chemia nie była tak straszna, jak to właśnie w Sokółce plotki o tym chodziły. Właśnie, plotki. Pociągniemy pod plotki. W trakcie, przed nauką jeszcze w technikum, słyszał pan na temat naszej szkoły jakieś plotki, że tu się nie opłaca iść, że tu jest niełóg, że lepiej ją omijać, iść gdzie indziej? Oczywiście, takie plotki od tych lat dawnych jakby po Sokółce krążą, że jest to szkoła, która nic nie daje. Sam się o tym przekonałem, że są to zwykłe plotki. Jednak pan potwierdza tezę tego, że nasza szkoła, tak zwana Buda, nie zamyka żadnych otwartych drzwi do rozwoju w swoim przyszłym życiu. Wręcz przeciwnie, tylko wspomaga. Jednak jest matura, można iść na studia, można się edukować w różnych kierunkach. Zgadza się. No przykład mój i pana Lecha, mojego kolegi, no tutaj jest idealny wręcz. Mogłem po tej szkole pójść zarówno na kierunek ścisły i poszedłem na politechnikę, jak i na kierunek humanistyczny. Wszystko zależy od człowieka. Pan Lech zrobił przecież studia matematyczne również po tej szkole. No matematyka to chyba dosyć poważne studia i wydaje się, że po takiej szkole jak Buda, no ktoś na matematykę poszedł, a poszedł. Poszedł na matematykę, poszedł na historię i skończył i został nauczycielem. Moi drodzy, jeśli chcecie się rozwinąć, a szczególnie mówię tutaj do osób, które zazwyczaj w gimnazjum siedzą w środkowych, ostatnich ławkach, którzy jakby są w cieniu tych osób, które się uczą bardzo dobrze, uczestniczą we wszystkich konkursach. I jeśli chcą naprawdę swoje zainteresowania rozwijać i uczestniczyć aktywnie w życiu szkoły, zapraszam do Zespołu Szkół Zawodowych Sokółce. Oh.
Libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería.
prosić o kilka słów na temat naszej szkoły. Czy ma Pan jakieś fajne wspomnienia i jak nauka w tym miejscu wpłynęła na Pańskie wybory życiowe? No, jeżeli chodzi o szkołę, to skończyłem szkołę w 79 roku. Skończyłem technikum budowlane i muszę powiedzieć, że szkoła dała mi bardzo dużo z tego tytułu, że nauczyłem po prostu pewnych takich życiowych prób, pewnych życiowych postanowień, jak również praktyki, jaką w tej szkole zdobyłem. Będąc w tej szkole poznałem bardzo dużo wspaniałych ludzi, profesorów i naprawdę bardzo dużo tej szkole zawdzięczam. A jakie wykształcenie zdobył Pan później i czym zajmuje się aktualnie? Później jeszcze po tej szkole zdobyłem uprawnienia budowlane, że po dziś dzień mam uprawnienia do kierowania budowami wszystkim, natomiast po przygodzie za granicą zająłem się całkowicie inną branżą, czyli produkcją wyrobów z gumy i silikonu. Zostało Panu jakieś szczególne wspomnienie związane ze szkołą, nauczycielami i kolegami? Czy pamięta Pani? Tak, oczywiście. Bardzo dużo rzeszą profesorów spotykam się, mamy jakieś wspólne wspomnienia i chcę potwierdzić, że relacja między młodzieżą w tamtym czasie a profesorami była naprawdę, można powiedzieć, wzorowa, że szło się jak do ojca, do matki, do profesora. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że po prostu szkoła, jak ja tu przyjechałem z Ełku, to szkoła ta po prostu usamodzielniła mnie bardzo mocno. Czyli jak rozmawialiśmy na początku, czyli szkoła tak zwana Buda, wniosła dużo do Pana do życia i dużo tak jakby kontynuowało, kontynuuję tak? To ciągle właśnie przy tym nawet doktoracie, który robię z ekonomii, to też zapoczątkowano został de facto w szkole budowlance tak zwanej. Czyli tutaj. Czyli nie żałuję. Dało kierunek, dało przyszłość naszego pana Karola. No, Karola, jak on uważa, jest już młody, jest prawie równy z nami wiekowo, więc nie mówmy pan. Tak, dokładnie. Czyli na ulicy mówimy cześć. Dokładnie. A kolega chyba też jest radny, czy nie? Tak, ja jestem w młodzieżowej radzie. Dokładnie. Już my się troszeczkę znamy, nie? Drodzy koledzy, koleżanki, którzy stoicie przed wyborem szkoły, czyli kończycie gimnazjum w tym roku, nie zastanawiajcie się nad tym, jaką opinię ma szkoła. Zastanówcie się nad tym, co chcecie w życiu robić. Wybierzcie to, co chcecie w życiu robić i nie patrzcie na to, jaka jest szkoła, jaką ma opinię. Ważne jest to, jak wy podchodzicie do swojego życia i jak byście chcieli je ułożyć. Najważniejsze jest chcieć. Wystarczy chcieć osiągnąć coś w życiu, uczyć się, dążyć do tego i szkoła wam w tym na pewno nie przeszkodzi, a pomoże. Karol Puszko, doktorant Wydziału Ekonomii i radny Rady Miejskiej w Sokółce. Dziękuję bardzo. To była super szkoła. Naprawdę. Także zachęcam wszystkich, którzy mają jakiś dylemat w związku z tym, czy się uczyć w tej szkole, czy nie. Naprawdę warto. To jest bardzo fajna, ciekawa szkoła, wprowadzająca w życie, ucząca szacunku do pracy. Do ciężkiej pracy czasami i naprawdę warto rozważyć tę możliwość, czy nie uczyć się w tej szkole. Zachęcam i polecam. A mieliśmy przyjemność rozmawiać z panem Zbigniew Dębko. Ukończył naszą szkołę, zawodówkę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do miłego zobaczenia. Cóż, nazywam się Artur Konopacki, jestem absolwentem tej szkoły i naprawdę warto polecić szkołę zawodową w Sokółce. Czy zespół szkół zawodowych, bo prawda, nie tylko szkołę zawodową, ale i technikum. Proszę Państwa, żadna szkoła nie zamyka drogi do dalszego rozwoju. Jeżeli ktoś ma tylko ambicje, jeżeli ktoś ma tylko ochotę, to zawsze może po szkole zawodowej czy po technikum uzyskać maturę, pójść na studia wyższe. Do czego również zachęcam, bo studia wyższe też są fajne, to jest też fajna przygoda. Nauka w szkole tutaj dała mi naprawdę i dużo satysfakcji, i dużo wiedzy. I też z miłą chęcią wracam myślami do lat, kiedy
chodziłem tutaj do tej szkoły, kiedy biegałem na tym boisku na WF-ie, kiedy siedziałem w tej bibliotece. Także to są naprawdę bardzo, bardzo fajne, miłe wspomnienia i zachęcam Państwa do tego, aby korzystać z usług edukacyjnych Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Dziękuję bardzo. Paweł Wierzbicki, absolwent tej szkoły. Skończyłem szkołę w 2012 roku. Co zapraszam wszystkich chętnych do uczęszczania do tych właśnie klas. Skończyłem liceum profilowane informatyczne. Dzięki tej szkole mogłem rozwijać swoją właśnie karierę. Pozwalała mi, tak jak do tego czasu mogę przychodzić, mimo to, że skończyłem szkołę 3-4 lat temu, to mogę tu przychodzić, uprawiać ten sport. No i tyle, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Oczywiście. Nazywam się Paweł Żuk, jestem prezesem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szalmencie. Oczywiście wszystkich zachęcam do uczęszczania do technikum, do zespołu szkół w Sokółce. Myślę, że szkoła ta w żaden sposób nie zamyka waszej drogi, nawet jeżeli nie będziecie chcieli zostać mechanikami, ślusarzami, to tak jak widzicie tutaj, możecie zostać nawet i prezesem. Wszystkich zachęcam, pozdrawiam wszystkich nauczycieli, dyrekcję oraz wszystkich uczniów i trzymam za wasze kciuki. Trzymajcie się. Jeszcze dzięki uprzejmości pana dyrektora, prezesa, przebiegniemy się po gabinecie, przebiegniemy się po terenie. Zapraszam. Będzie dużo zwiedzania, ale myślę, że damy radę. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse.